Witam was bardzo serdecznie. Ponieważ mój tata za nie mógł, jak to zwykle z nim bywa, z okazji Dnia Dziecka, tym razem porad troszeczkę poudzielam ja. Napisał do mnie Damian, jak wyciągnąć kasę na świętowanie tego dnia od rodziców. Najprostsza i najważniejsza zasada, jaką mogę ci polecić, to oczywiście na piękne oczy. Prawie zawsze działa, zwłaszcza jak masz takich miętkich rodziców jak ja. Tutaj nie ma przebacz, ja zawsze stosuję na tatę. Chyba że akurat na niego nie zadziała, bo albo nie jest w humorze, albo jest nieprzytomny. Zawsze pozostaje ci druga opcja, czyli mama. No chyba że akurat jest zajęta opierdzielaniem niedysponowanego taty. Mama jest bardziej miętka niż tata, chociaż nie w moim przypadku. Mój tata zgrywa twardziela, ale to miękka pupa. Płakał na Tytaniku! Gdzie mnie tu kręci ogieł? Mecz oglądam! Polska! Niestety, mój tata nie jest zbytnio rozgarnięty. W podstawówce ściągał nawet na WF-ie, dlatego bardzo łatwo go przerobić. A moja mama, zresztą jak widać, ściągała nawet na teście ciążowym. A nawet jeśli nie, stosujemy drugą taktykę, tak zwaną na płacz. Mnie się prawie zawsze udaje. Jeśli jednak twoi rodzice są odporni na obie te taktyki, przechodzimy już do wersji ostatecznej, czyli szantażu. Tatusiu, dasz mi stówkę? Czy mam powiedzieć mamie, co żeś robił, jak była w pracy z tą sąsiadką? Jednak jeśli twoi rodzice są już naprawdę hardkorowi i żadna z tych metod nie działa, po prostu sam wyciągasz tę kasę z portfela. No akurat ja mam trochę gorzej, bo mój tata nie ma portfela. Albo raczej swojego portfela. Napisał do mnie Mateusz. Co jeżeli dzieciak chce znowu wyrwać od ciebie kasę? No nic prostszego. Po prostu stosuj się do poprzednich porad. Z tym, że z odwrotnym skutkiem. Nie reaguj na płacze, piękne oczy, a nawet i na szantaż. Po prostu nie kręć z sąsiadką. No i oczywiście pilnuj portfela. Ale jeśli to nie działa na twoje dzieciaki, a przy tym są niegrzeczne, zawsze możesz je postraszyć. Kiedyś straszyło się babą Jagą. Teraz jest zupełnie inny, skuteczniejszy sposób. Uspokój się, albo przyjdzie po ciebie Katarzyna W. Powinno zadziałać. Napisał do mnie Filip. Co mówili ci rodzice, kiedy pytałeś się, skąd się biorą dzieci? Ja ci powiem, że słyszałem już różne brednie. A to, że wyrosłem w kapuście, a to, że mnie bocian przyniósł, a nawet to, że wyskoczyłem z orzecha. Ludzie kochani, po co wy swoje dzieci kłamiecie? Powiedzcie im prawdę. Mamy XXI wiek. Każde szanujące dziecko dobrze wie, że dzieci ściąga się z internetu. Ewentualnie kupuje się przez sklep wysyłkowy. Ludzie kochani, podobno istnieje jeszcze jakiś inny sposób, mniej higieniczny, ale jeszcze jestem za mały, żeby coś o tym wiedzieć. Jakieś tam buzi, bla, ale to już jest przesada. Powiem ci jedno, na pewno nie stosuj taktyki mojego taty. Śmieszy mnie, kiedy rodzice naprawdę wierzą w to, że dzieci nie mają o niczym bladego pojęcia. I wychodzi wtedy taka farsa. No nie powiem, to było dobre. Synek, to nie jest tak jak myślisz. Rodzice po prostu sprawdzali materac, czy jest dobry, ale chyba trzeba będzie go wymienić, bo sprężyna wyskoczyła i uderzyła mamę w biodro, a dlatego tak krzyczał. No. No na pewno, tak se tłumacz. Przyjmijcie do wiadomości, że my, dzieci, też mamy internet, więc wiemy więcej, niż wam się wydaje. Ostatnie pytanie na dziś zadał Sebastian. Co miałem odpowiedzieć, kiedy mój dzieciak zapytał mnie, dlaczego ta pani ma brodę? Nie wiem, co ci odpowiedzieć. Dla mnie to nic specjalnego. Wiele kobiet w otoczeniu mojego taty nosi zarost. Czasem ciężko je nawet odróżnić od jego kolegów. Nieraz była taka sytuacja... Stasiu, podaj do szklaneczkę. Jaki Stasiu? Chyba Stasia. O, pardon, madame. Ciężko mi tu cokolwiek odpowiedzieć. Nawet mogę dodać, że moja mama nosi zarost, a do niedawna nosiła nawet brodę. Wygrała podobno ostatnio nawet jakiś konkurs europejskiej piosenki czy coś, tylko podobno pod jakimś austriackim pseudonimem. Wytłumacz mu, że takie mamy dziwne czasy, że już nie wiadomo, czy to baba, czy facet. To tyle na dzisiaj.
Na resztę waszych pytań odpowie już mój tata, kiedy dojdzie do siebie. A, i jeszcze jedno. Miałbym do was prośbę. Subskrybujcie kanał mojego taty. W końcu niedługo dzień ojca. Nie chcę, żeby mu było smutno. A jak chcecie być na bieżąco, odwiedźcie również jego fanpage. Wszystkiego najlepszego i trzymajcie się. Pa, pa!